Tu pokazała, że zainteresowanie sportami walki w Zagłębiu Dąbrowskim jest ogromne. Organizatorzy zapowiadają, że będą kolejne imprezy z cyklu Fight of Heroes. Zagłębie Dąbrowskie żyło przygotowaniami do gali MMA K1 Fight of Heroes. Bilety rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki, a zawodnicy i zawodniczki długo szlifowali formę. Zawsze chciałam to robić. Od dziecka mnie to jakoś podobało się. Która to walka? Pierwsza. Jest nas coraz więcej, tak myślę. Także zapraszam dziewczyny na treningi. Ja kiedyś byłem przeciwny w ogóle walkom kobiet, ponieważ panie stworzone są do takich, moim zdaniem, celów wyższych. Aczkolwiek jak się patrzy na walki, to są... Czasami są bardziej ciekawsze i bardziej zacietrzewione są niż mężczyźni. Trudno mi to pojąć. Czasami staram się to zgłębić, jak potrafią na przykład po walce popłakać się, ale w walce są tak zacietrzewione, cios za cios, więc to jest dla mnie niepojęte. Panie stoczyły amatorską walkę w formule K1. W 29 sekundzie trzeciej rundy Sandra Klupa z Silesian Cage Club pokonała Katarzynę Kiwer z Fight Kato Katowice przez techniczny knockout. Tak czasami w tym sporcie bywa. Moja przeciwniczka była bardzo dobra, naprawdę ciężka walka. No a skończyła się jak skończyła. Panowie podczas walk w formułach K1 i MMA pokazali, że to sport dla prawdziwych twardzieli. Maciej Delikowski ze Sportowego Zagłębia zakończył walkę pokonany przez RSC ze złamanym nosem. Wygrał Dawid Cichopek. Powiem szczerze, że treningi były bardzo ciężkie, chociaż nie wyglądało to jak miało wyglądać, ponieważ moja praca nie zapewnia mi takich treningów, jak to by wyglądało, ale naprawdę ciężka walka. Jak widać po moim głosie, jestem wykończony i... Ale rywal ma złamany nos. Miałem okazję już z nim walczyć na amatorskiej lidze. Wtedy on wygrał. Dzisiaj jest rewanż. Dzisiaj moja walka. Także cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, pomimo, że brak mi tchu po prostu. Gośćmi specjalnymi gali Fight of Heroes byli Artur Boruc i Andrzej Fonfara. Pięściarz był po raz pierwszy w Sosnowcu. Fajnie, że Sportowe Zagłębie i Legia trzymają się razem, że są takie gale, że chłopaki trenują, walczą, także gala na plus. Także jak mówię, jestem pierwszy w Sosnowcu, ale widzę, że kibice dopisali i Sportowe Zagłębie żyje tutaj sportami walki. Jeden z organizatorów gali miał również stoczyć walkę w formule MMA. Plany pokrzyżowała kontuzja. Niestety plaga kontuzji generalnie z wstępnej rozpiski odpadło gdzieś około 5-7 osób, także niestety, ale walka jest przełożona na następną galę. Dłuższa relacja z gali MMA K1 Fight of Heroes na antenie telewizji Katowice w środę 13 maja o godzinie 20:25. Wszystkie cztery.